Przechodzimy do ostatniego pytania przygotowanego przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie dotychczasowych form i wysokości pomocy udzielanej polskim rolnikom poszkodowanym w wyniku wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie. I jako pierwsze pytania zadaje pani poseł Joanna Borowiak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani marszałek. Wysoki Sejmie, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zawsze blisko ludzi i ich spraw. Jest także blisko rolników, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, kiedy potrzebują oni wsparcia. Stoimy na stanowisku, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie rolnikom bezpieczeństwa ekonomicznego, prawnego, zwłaszcza w trudnym czasie, kiedy mierzymy się z jednej strony ze skutkami pandemii światowej, a z drugiej ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. To rolnicy właśnie zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe, a swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem dla rolników, dbamy o nich i o interesy polskiej wsi. Stale wzmacniamy i rozwijamy polskie rolnictwo oraz polską wieś. Uważnie wsłuchujemy się w głos rolników, przyjmujemy ich wnioski, uwagi i postulaty. Przedstawiamy wspólne stanowisko innych krajów sąsiadujących z Ukrainą na forum Unii Europejskiej po to, by uzyskać środki wsparcia. Niezwłocznie reagujemy na trudną sytuację rolników z terenów przygranicznych. Wyrównujemy nierówności, tak by rolnicy nie odczuwali nadmiernych problemów. Wdrożyliśmy ważne mechanizmy pomocy, reagujemy na trudności i pojawiające się problemy, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Panie ministrze, jakich form pomocy, w tym wsparcia finansowego, rząd Prawa i Sprawiedliwości udzielił polskim rolnikom poszkodowanym w wyniku wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana ministra Ryszarda Bartosika. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowna pani poseł. Wysokość wsparcia na podstawie komunikatu Unii Europejskiej dotyczącego agresji Rosji na Ukrainę, bo dzięki tylko temu rozporządzeniu możemy takiego wsparcia udzielać, w ostatnim czasie wynosi blisko 10 miliardów złotych, a doliczając wsparcie z roku poprzedniego, będzie to blisko 15 miliardów złotych. My bardzo się cieszymy, że Unia Europejska wyraża nam zgodę na uruchomienie tych środków, podkreślmy to bardzo mocno, krajowych, ale przeznaczyła też część własnych środków z rezerwy kryzysowej na ten cel, ale żeby państwu uświadomić, jak to wygląda, to jest 15 miliardów środków krajowych, 30 milionów złotych środków unijnych. Takie wsparcie, 300 milionów, przepraszam, 300 milionów środków unijnych. No ale ta różnica jest ogromna i takie wsparcie, za które oczywiście jesteśmy wdzięczni, w ostatnim czasie otrzymaliśmy. Szanowni państwo, udzielaliśmy wielu pomocy w ramach tych 10 miliardów z ostatniego roku i są to dwie pomoce dla producentów pszenicy, gryki i kukurydzy. Pierwsza pomoc już jest wypłacana. Wypłaciliśmy już 515 milionów, 50 tysięcy rolników taką pomoc otrzymała. Drugą pomoc będziemy uruchamiali. Jest to pomoc ustalana na hektar powierzchni uprawy pszenicy lub gryki do powierzchni upraw nie większej niż 300 hektarów sprzedanej w okresie od 15 kwietnia do 2023 do 15 lipca 2023 i na tę pomoc zaplanowaliśmy 2 miliardy złotych. Kolejna pomoc to obniżenie kosztów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na ten cel przeznaczone jest 560,6 miliona złotych i to już się dzieje, już tę pomoc będziemy wprowadzać. Szanowni państwo, ważna pomoc dotycząca nawozów mineralnych. Jako jedyny kraj w Unii Europejskiej w roku ubiegłym taką pomoc wprowadziliśmy i z tej pomocy mogło skorzystać
418 tysięcy producentów rolnych na kwotę 2,6 miliarda złotych. W roku bieżącym tę pomoc powtarzamy. Przeznaczone na ten cel jest 4,7 miliarda złotych. Czekamy na zgodę Komisji Europejskiej, aby te środki krajowe uruchomić. Jak Państwo doskonale się orientują, będzie to 500 zł do upraw rolnych i 250, jeśli chodzi o łąki i pastwiska. Kolejna pomoc są to dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych producentom rolnym zagrożonym utratą płynności finansowej w związku z agresją na Ukrainie. I są to kredyty tak zwane płynnościowe. Dopłaty do oprocentowania kredytu objęte są kredyty bankowe udzielane producentowi rolnymi do dnia 31 grudnia tego roku. W zależności od wielkości gospodarstwa taki kredyt będzie wynosił 100 tysięcy złotych dla gospodarstwa poniżej 50 hektarów, 200 od 50 do 100 hektarów, 400 o powierzchni większej niż 100 hektarów. Kolejna pomoc to dopłata do transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich. Również czekamy tutaj na zgodę Komisji Europejskiej, aby tę pomoc uruchomić. Środki krajowe na ten cel są zagwarantowane. Kolejna pomoc, dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w plonie głównym. Na ten cel przeznaczamy 210 milionów złotych. Dopłaty do oprocentowania to kolejna pomoc kredytów zaciągniętych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, lub podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu lub skupu zbóż, skupu lub mrożenia owoców miękkich. Jest to ten tak zwany kredyt skupowy, który już niebawem uruchamiamy. Kredyt będzie polegał na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na utrzymanie płynności finansowej. Szanowni Państwo, i pomoc dla producentów trzody chlewnej, tak zwana Locha Plus. I ta pomoc już jest uruchamiana. Czekamy na zgodę Komisji Europejskiej. Ostatni program dla pomocy dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zboża to jest dla tych podmiotów, które skupowały kukurydzę i poniosły z tego tytułu straty. To jest z grubsza ta część pomocowa w kwocie 10 miliardów z naszego budżetu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten punkt wyczerpał ten punkt dzisiejszego posiedzenia. Zanim przyjdziemy do rozpatrzenia... Pani marszałek, jeszcze pytanie uzupełniające. O, przepraszam bardzo, pani poseł. Bardzo przepraszam, pan poseł Grzegorz Schopman. Bardzo przepraszam, pani poseł. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, bardzo dziękuję za tą wyczerpującą informację, natomiast chciałbym zapytać o inną poważną kwestię, to jest susza. To jest rzeczywiście bardzo poważny problem, który dotyczy rolników. Szczególnie dwa regiony, dwa województwa, to jest Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie, są dotknięte tym zjawiskiem. Chciałbym zapytać, jakie wsparcie dla poszkodowanych rolników przewiduje rząd Prawa i Sprawiedliwości? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam pana posła za pominięcie. Bardzo proszę pana ministra Ryszarda Bartosika o odpowiedź. Szanowna pani marszałek,
Wysoka Izbo, tak, panie ministrze, ważny problem dotyczący suszy. My w tym tygodniu wprowadzimy rozporządzenie, rząd przyjmie rozporządzenie dotyczące pomocy klęskowej, suszowej. To rozporządzenie będzie wyczerpywało postulat rolników dotyczący przywrócenia, czasowego przywrócenia komisji szacujących szkody spowodowane suszą. Oprócz tego będzie funkcjonowała aplikacja suszowa jak dotychczas i rolnik będzie mógł zgłaszać szkody poprzez aplikację, ale także na jego wniosek będzie stwierdzała to komisja. To rozporządzenie wyjdzie już w tych dniach. Będziemy chcieli udzielić tej pomocy, ale po oszacowaniu tych szkód i pomoc będzie polegała na wsparciu tych rolników, którzy uzyskają, będą mieli straty powyżej 30% w swoich gospodarstwach, ale myślimy też o tym, aby pomóc rolnikom, którzy mają mniejsze straty. Wszystko zależy od tego, jak tę pomoc i kiedy oszacujemy. Do 15 października jest czas na szacowanie tych szkód. To wynika z terminów agrotechnicznych, ponieważ na polu jest jeszcze długo na przykład kukurydza i wtedy możemy jeszcze stwierdzać, jak ta susza wygląda. Pomoc będzie w wysokości podobnej niż w latach ubiegłych przy suszy. Ale korzystając z okazji, chciałbym jeszcze powiedzieć o wsparciu dla sołtysów, które uruchamiamy właśnie w tych dniach, w tych tygodniach. To jest bardzo, bardzo istotne. A także o waloryzacji rent i emerytur tych tak zwanych krusowskich. Najniższa emerytura będzie wynosiła ponad 1500 zł i to jest porównywalne z tą emeryturą, która jest wypłacana przez ZUS. I ta waloryzacja w tym roku jest rekordowa. Rolnicy emeryci otrzymują po 300-400 zł miesięcznej waloryzacji. Szanowni Państwo, warto jeszcze wspomnieć o wsparciu do kół gospodyń wiejskich, które wręcz rozkwitają na polskich wsiach i to wsparcie wynosi 8, 9 bądź 10 tysięcy w zależności od wielkości szkody. Kontynuujemy też wsparcie dla rolników strażaków. To też bardzo istotne, 200 zł do emerytury. Ja o tym chciałem wspomnieć również, bo przecież te środki także trafiają na polską wieś, ale susza jest dla nas priorytetem i w tym tygodniu będzie rozporządzenie i będziemy podejmować działania w tym zakresie. Dziękuję bardzo.